Tajemnica Kościoła ma wiele wymiarów. Dla nas Kościół to organizacja, papież, kardynałowie, biskupi, proboszczowie, katecheci oraz różne zgromadzenia zakonne. To jest Kościół tylko jako oprawa, to jest naczynie gliniane, a w nim jest bogactwo życia. Dzisiejsza Ewangelia odsłania jeden z wymiarów tego bogactwa. Jest to obraz podany przez Chrystusa winny krzew i latorośle. Na tych latoroślach pojawiają się kwiaty oraz owoce. To nie instytucja, to winorośl. Tydzień temu dziękowaliśmy za tajemnicę Kościoła dotykanego w obrazie owczarni. To obraz ulubiony przez Jezusa i przekazywany tysiącom słuchaczy. Trzeba odnaleźć się w tym kościele, nawet jako owca zagubiona. Trzeba też liczyć się z wilkami zagrażającymi owczarni, z najemnikami, dla których ważniejsze jest ich życie niż życie i bezpieczeństwo owiec. Trzeba też w Jezusie Chrystusie dostrzec dobrego pasterza, który oddaje życie za owce. Obraz winnego krzewu i latorośli to słowa przekazane wyłącznie dla wtajemniczonych. W wieczerniku po wyjściu Judasza Jezus powiada: ja jestem winnym krzewem, a wy? 11 apostołów latoroślami. Ojciec Jezusa pielęgnuje ten krzew i latorośle, aby te, którym bardzo zależy na spotkaniu z Jezusem, przynosiły wiele pięknych owoców. Ojciec też odcina latorośle bezowocne, a jeśli uschną, przechodzą przez ogień. Dziś trzeba odnaleźć się w Kościele jako latorośl, która wydaje owoce dla tych, którzy na owoce czekają. To chodzi o miłość. Wielu ludziom w Kościele wystarczy, że przez telewizję obserwują liturgię eucharystyczną, ale nie zależy im na spotkaniu z Jezusem. A obraz winnego krzewu i latorośli mówi o tym spotkaniu i o trosce, by to było trwałe spotkanie. Mamy wiele kościołów. Jedne koncentrują się tylko na katechezie, czyli na nauczaniu i czytaniu Pisma Świętego. To protestanci. Inni w centrum mają Eucharystię. To są kościoły wschodu, prawosławie, grekokatolicy, kościół syryjski, kościół etiopski. One mają w centrum Eucharystię. Katolicy usiłują wędrować drogą wtajemniczenia.
chodzi o przejście całej tej drogi. Katecheza i Pismo Święte to jest pierwszy etap wtajemniczenia. Drugim etapem jest uczestniczenie we mszy świętej razem z przyjęciem Komunii Świętej. Trzecim etapem wtajemniczenia będzie spotkanie z Jezusem w czasie Jego powtórnego przyjścia. Dziś dziękujemy za bogactwo tajemnicy Kościoła, ujęte przez samego Chrystusa, dobry pasterz. A dla nas, ponieważ jesteśmy w Wieczerniku, gdzie jest pamiątka. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Dziękujemy Chrystusowi za to, że w tym drugim etapie możemy w pełni uczestniczyć. On jest już otwarty na trzeci etap i na gotowość spotkania z Chrystusem, kiedy powtórnie przyjdzie. Dziękujmy dzisiaj za Kościół, który jest nie tylko instytucją, to jest zbyt małe, ciasne widzenie Kościoła. Kościół jako owczarnia, Chrystus dobry pasterz. Kościół jako winny krzew i latorośle. Zawsze chodzi o Chrystusa. Kto jest z Chrystusem, jest w Jego Kościele. Kto nie jest z Chrystusem, ten jest poza Kościołem. Dziękujmy Panu Bogu za tę łaskę, w której uczestniczymy i której Bóg nam tak hojnie udziela.